Dzień dobry, witam Państwa. Łukasz Widłak, firma Agrofresh. Znajdujemy się w centralnej Polsce, dokładnie pomiędzy gminą Sobieniezioro a Wilgą. Jest to dość specyficzna lokalizacja ze względu na wysokie pokłady wody gruntowej oraz znaczna ilość systemów antyprzymrozkowych, tak jak w tym sadzie, sprawiają, że w tym rejonie rzadko kiedy dochodzi do uszkodzeń przymrozkowych czy mrozowych podczas kwitnienia czy po kwitnieniu. Chciałem Państwu pokazać, że zawiązanie Retiona Prinsa, które w tym roku w większości rejonów jest średnie albo bardzo słabe, tak jak w tym miejscu, znacznie zależy od momentu kwitnienia i warunków w tym okresie. Jak można zauważyć, sad, który jest chroniony systemem antyprzymrozkowym i nie widzimy żadnych uszkodzeń na owocach, żadnych obrączek, żadnych lizaków, a zawiązanie jest niskie. Czym jest to spowodowane? Na pewno 3-tygodniowymi chłodami, które podczas kwitnienia wpłynęły na to, że nie doszło praktycznie do zapylenia, dalej do zapłodnienia, a następnie obserwowaliśmy masowy opad zawiązków. Jeżeli chodzi o odmiany, które w tym sezonie ucierpiały najbardziej tymi warunkami pogodowymi, na pewno jest to cała grupa Jana Goldów, triploidy, to także boskop, którego jest coraz więcej w nasadzeniach. Oczywiście wszystkie odmiany ucierpiały tymi warunkami pogodowymi, jednak są odmiany, które wyglądają lepiej bądź mają się lepiej. Do takich odmian na pewno w centralnej Polsce należy i Daret. Szampion, którego w zasadzie jest już coraz mniej w sadach, ale pokazał, że jego owocowanie jest w miarę stabilne i regularne. No i oczywiście chyba główną wygraną odmianą tego sezonu to Gala, gdzie w większości sadów obserwujemy jej średni albo normalny plon, a w zasadzie może nie plon, tylko ilość zawiązków na drzewie. Obecna sytuacja przede wszystkim jest zróżnicowana w zależności od regionu i miejsca w Polsce. Południowy pas od Lublina po Sandomierz, po Wrocław obserwujemy, w zasadzie nie obserwujemy zawiązków. Straty są bardzo duże albo praktycznie całe. Z kolei zachód Polski, czy to rejon Wielkopolski, czy Bydgoszcz, widoczne są uszkodzenia na owocach, widoczne są obrączki. Tych owoców jest także mniej. Z kolei centralna Polska to co, o czym już wspomniałem, Jona Goldy, triploidy znacznie mniej, pozostałe odmiany również mniej, ale jeszcze w średnich ilościach. Obecnie powinniśmy skupić się na dostosowaniu strategii do warunków w naszej kwaterze, w naszym sadzie. Jeżeli tych owoców praktycznie nie ma, należy przede wszystkim przyjąć plan minimum, a więc zachować drzewo w dobrej kondycji, w stosunkowo niskich kosztach, żeby nie rzutowało to na przyszły sezon, na jakości kwitnienia i kondycji. Z kolei w kwaterach, w których tych owoców już widzimy, obserwujemy troszeczkę więcej, należy przede wszystkim skupić się na regulatorach wzrostu, żeby te drzewa nam nie rozpędziły, skupić się na nawożeniu wapniem, bo wiadomo, że w Jona Goldach, jeżeli owoców jest mniej, one będą grube bądź bardzo grube, będzie znacznie większa podatność na występowanie gorzkiej plamistości podskórnej. Co dalej, jeżeli będziemy chcieli przechowywać owoce, będzie niestety negatywnie wpływało na ich jakość. Należy też zaobserwować, że w tym sezonie na pewno w większości rejonów zostało znacznie więcej gali. I tu też radzę obserwować, czy gala się osypuje, czy nie. Być może trzeba ją teraz przerzezać, może nie tylko całe drzewo, może tylko górę. Wszystko zależy od lokalizacji, od kwatery. Drodzy Państwo, widzimy się w tym sezonie po raz pierwszy, by ocenić obecną sytuację ilości zawiązków w sadach w poszczególnych regionach w Polsce. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że zawiązków jest mniej, jednak przed nami jeszcze opad czerwcowy, który może również wpłynąć na zredukowanie tych zawiązków w sadach. Jednak pamiętajmy, do końca sezonu jest jeszcze daleko. Będziemy to co jakiś czas obserwować, będziemy dawali Państwu znać, jak obecnie sytuacja wygląda, ponieważ przed nami jeszcze parę miesięcy wegetacji.